Dobra, panowie, dzisiejszy plan. Jaki był? Po pierwsze, zrobić zapałki. Live. Dobra, panowie, zapałki. Bambus do zdobycia, zapałki pochodnie i wtedy będziemy mogli kopać kopalnie. Plus trzeba nabić levele, żeby dodać... Nie, poczekaj. Żeby dodać mining i cztery levele, żeby móc wydobywać żelazo. Jak będziemy mogli żelazo, to już będzie gitara, tak? Tak. A, i licznik deadów chcecie? Dobra, ale jeżeli ktoś pamięta, ile deadów było z poprzedniego streama, bo jak nie pamiętacie, to mam to w dupie. Chociaż czy jest sens licznik deadów robić? 15, tak? Żaden Team X i ekipa Freeza nie jest lepsza ode mnie? Jak nie, chłopie, ja bym chciał być Freezem. Wiesz, jak ja bym mógł rzeczy robić, jakbym był Freezem? Tak naprawdę już bym nic nie musiał robić, bym był taki bogaty. A teraz muszę zapieprzeć i pajacerkę robić dla dzieciaków. Dobra, słuchaj, idę stąd. Teraz mi się przypomniało, że to chciałem. Co to w dupę było? To te moby? Dobra, czekaj, ścinam to drzewo. Tym. Ale co ty gadasz, jaka lepianeczka? Fajna chata jest, chłopie. Na drzewca, a drzewiec ogólnie jest... Ty żołędzie! Co jest z żołędzi? Przy okazji TTE pozbieram. Ja pierdzie, jak mi to przeraża. Dobra, panowie, jak coś będę pytał, to mi musicie szybko odpowiadać, bo jestem tak obsrany, że ja pierwszy, naprawdę. Boję się odejść od domku też dalej, bo się boję, że się zgubię. A! Przypomniało mi się! Zapiszemy kory! Cyory E! Nie, cyory Y. Nie wiem, jak się to mówi. Które to było? O kurde, nie ma tego? Ja pierdzielę, to ja nie wiem, jak my się odnajdziemy. Boże święty. Czy w prawdziwym życiu mam kory? W prawdziwym życiu mam telefon? Google Maps, chłopie? I mogę się człowieka zapytać, czy idę dobre do Biedronki, czy w dupę mam skręcić w lewo. Rozumiesz? A widzisz tu ludzi? Ja widzę jakieś bagienne w dupę jaszczury. Chyba, że ty mieszkasz na bagnie i tam też masz takie jaszczury. I się ich pytasz o drogę. Rozumiesz? Ale ja nie mieszkam na bagnie, wiesz, o co mi chodzi? I'm going to kill this pig. A! Jezus Maria! Nie wiem. Tak się sram! Jak umrę, to dziluj no! Jak się sprintowało inaczej niż tym? Jak się sprintowało w tej grze? Bo mi ludzik nie chce sprintować. A nie, ja teraz sprintuję chyba. Dobra, zbieram węgiel, luj. To było expo. To daje expo? Ole, expo daje węgiel! Czarne złoto! Dobrze. Żartowałem. Nie chodziło o takie rzeczy. Nie, no ja już nie pamiętam, gdzie jest domek. Ja pierdzielę, ty, a może zainstalujemy szybko tego moda na mapę. Ja się tak boję odejść od domku. Gdzie był domek? Mapka to oszukiwanie? To nie jest oszukiwanie, mapka. To jest realistyczne właśnie wtedy, bo ludzie mają mapy IRL. Mapa to nie jest oszustwo. IRL ludzie mają telefony, Google Maps. Tak dalej, no co ty pieprzysz, że mapa to jest oszustwo? Ty chyba żyjesz pod kamieniem. Dla ciebie to w dupę jest koło, to jest oszustwo. Bo twój stary w dupę dalej kwadraty ciąga. Co ty pieprzysz?
Ja pierdziełem. Nie no, poczekajcie, zainstalowałbym tą mapkę, bo ja się boję, że zgubimy domek i będziemy tylko czas tracić na tym, że nie będę wiedział. Z brzozy papier? Ty poczekaj, masz rację. Nie pomyślałem o tym. Kurde! Ja pierdziele, ty mądralo zapieprzony! Kto to podpowiedział? Skąd ty to wiedziałeś? Ja pierdziel, ty porypańcu zapieprzony. Dzięki bardzo. For Hilfe. Ty tylko mi nie wejdź pod topór, bo będę ci musiał łeb uciąć, kumasz? Ja pierdziele, żartowałem. Co się stało? Dobra, ty, on mnie pasywką uderzył. Dobra, nic się nie stało. Ja pierdziele. On mnie pasyweczką uderzył. Tam. Krowy! Ty! Krowy dawały skóry! Kurde, czekaj. Się boję, że się zgubię, dobra. Potem pójdę po nie. Na spokojnie, panowie, na spokojnie. Dobra, mamy 29 tego, z dwóch się robi 4 papiery. Poczekaj, tam domek był tam, dobra. To jeszcze zetnę to gówno. Właśnie to jest problem, żeby zrobić pochodnie trzeba mieć zapałki. Dlatego poszliśmy po brzozę, żeby bo papier trzeba, zapałki i tak dalej. Tu się nie da pochodnie zrobić tak prosto. Ale z pochodniami możemy już iść do kopalni. I to jest plus. Nie podpalaj mi domu, szmato. Dobra. Zróbmy 12 papieru i teraz te zapałki. Półpłytka. Jak to się robi? 3 drewna. O, 6. I teraz raz, dwa, trzy. Tak. Zróbmy dwie zapałki testowo. A to tak się robi. I teraz tak. Powiedzmy, że 6. Ty, to jest jed... Nie, mów, że jedna pochodnia z jednej zapałki. A, o kurde, dobra, nie ogarnąłem. Jest gituwa. I teraz pochodnia w rączkę, pyk. I ez. Mamy pochodnie. Ja pierdzielę, jest do... Skrzynia! Skrzynia, masz rację. Jak się robiło skrzynia? Tak? Czy mi się wydaje? Jest skrzynia, dobra. Zróbmy dwie od razu, to czekaj, zrąbę sobie drzewo. Nie stój mi pod chatą! Chamie! Dobra, jest skrzynia. Dobra, to w skrzyni tak, brzoza, papier, ważne itemy, zapałki się odłoży. Poczekaj, mamy ile pochodni? Nie no, starczy na razie. Dobra, odłóżmy to. Piec mogę w sumie postawić tu gdzieś, ale może przebudujemy trochę ten domek, bo jest gównem. Także może zróbmy tak, weźmy łopatę ze sobą, kijki. Nie, ja nie będę atakował tych jaszczurów. Nie będę, widzisz, ty się zachowujesz jak typowy prymityw. Coś nie atakuje, to chcesz od razu zabić. Właśnie to zgubi człowieka na planecie Ziemia. Nie można, on jest neutralny, ja go nie atakuję, wiesz o co chodzi? Neutralny jest. Atakuje tylko agresorów i świnie, i krowy, i kury, i villagerów. Ale nie tego jaszczura, kumasz? Dobra, i teraz tak. Nie będziemy się pieprzyć. Zróbmy może. Aluj, no po prostu pokopmy, o. Tylko nie wiem, czy moją taj. A nie, poczekaj! Kurde, nie wiem, jaka jestem wysoko i tak dalej. Bo no nie wiem jak tu działa, to jeżeli to działa tak jak w zwykłym Minecrafcie, że wiesz, na jakiejś wysokości jest najlepszy drop. Wiesz o co mi chodzi? Do wieży? Ale w wieżach są chyba dungeony, no po co mam tam iść, jak jeszcze nie jestem gotowy. Już raz była wieża, pamiętam był tam dungeon. To co ty mi gadasz w ogóle, że mam tam iść, po co? Twój kumpel ma ksywę jaszczur i co, jest neutralny czy nie? Musimy się dowiedzieć, czy to realistyczne Minecraft, czy fejkowe. To ja nie wiem, czy w RL Crafcie jest tak jak w zwykłym Minecraftie, że.
No na przykład, że możemy na diamenty trafić czy coś, czy na przykład diamenty i te inne rzeczy są z jakichś bossów, powiedzmy. A jak się butelki robi? A, z tego! Z szkła, czyli piasek, tak? Jestem przy pochodni, nie powinien mnie atakować. O, się zesrałem, dobra. Jopi. Dobra. Nara. Noc się zrobiła aż. Ty, w domu nie mamy pochodni na ścianach. I do wyda. Level, żeby używać żelaznych itemów, a to luj najmniej ważne. Dobra, mamy jedzonko. Odłóżmy połowę na wszelki, jakbym umarł. Czyli jak się dzieliło na pół? A, tak. A mapkę masz? Dobra, to wchodzę na Discorda. Jest, ale dziwna mapa, inna niż kiedyś. Też fajna, tylko jak się zmniejsza? A, J, dobra. O ja pierdzielę. Co to są za ludziki? A, to ludzie co zrobili mapę. A jak ją powiększ? A, J się powiększa na cała. A, dobra. Ja wcześniej miałem pod M. Dobra, J. Back. A, dobra, B. Pyk. Domek. Save. Ed! Jest domek. Dobra. Możemy wyruszać. Muszę piasek wy... Muszę. A dobra, to jest ten waypoint. Muszę piasek wydobyć i zrobić szkło. Dobra, łeb tam. Żywiołak wody! Szmata. On mnie zabił nie raz. Szmata pieprzona. Ale go zabiję, ale nie teraz. Useless jest? Co ty gadasz w ogóle? A jak przybliżyć sobie tą mapkę tutaj, KZ, w tym rogu, żeby nie była tak oddalona, tylko był bliższy zasięg? A dobra, git. A dobra, sprawdzisz. Pa! Lata gówno! Ci szmato zabije potem, zobaczysz. A będziesz latał. W butelkę go złapię i wypiję szmatę. Ha! Ez. Butelkę szmaty złapę dżina pieprzonego. Widzę, Niton, że ciężki dzień miałeś dzisiaj. Może odpoczniesz sobie 12 godzinek. Co ty na to? Zamiast być dzieciakiem irytującym na tym streamie. Jest! Butelka wody i co? O kurde, coś się dzieje! Jest! I co, mogę ją chlać? Dobra, zaraz testujemy, czy się zarażę HIV-em. Dobra, walimy ją. Dobra, dzięki. Jest gituweczka. Ty, wiesz jaki jest problem, że się stakować tej wody nie da. Chociaż nie wiem, nie sprawdziłem, poczekaj. Kurde, nie da się stakować tej wody tak, o. Ale to luj. Bo ona i tak dużo odnawia ogólnie, więc jest fajnie. Ty, teraz to ta grabi arka przypomina, jest trudniejsza, ark.
Survival to jest prawdziwy, a nie ty Minecraftik dla dzieci, giereczka, ty. Elo. Dobra, idę prosto, tak jak mówiłeś, zobaczymy czy będzie. Witam wszystkich, kogo nie przywitałem. Siema! Napisz siema. Chyba, że się witałeś. Gdzie to żelazo było? Teraz się mniej boję ogólnie dzięki tej mapce, czyli plus. Możemy bardziej odważne rzeczy robić. Idę prosto, idę. A, jest! Dzięki, dzięki. Żelazo. Ez. Co jest? Polec już, szmato! Gdzie jesteś? Ty! W środku? W środku tego coś jest? Coś tam chyba. Nie, w środku chyba. O! O kurde, ile temu, witam. Jak mnie straszy, co to za dźwięki wydaje? Żelazo nie daje expo? A, daje chyba jak się jej przetapia. Mi się wydaje. Plecak? Ja nie mam tego moda na plecak. Ty, chyba że jest taki mod tutaj. O, wow, a, wow, ty plecak? Ej, poczekaj, czy w zwykłym Minecrafcie teraz jest plecak? Bo to się po polsku nazywa plecak. Chyba że jest jakiś mod przetłumaczony. Nie ma, a, no dobra, to nie wiem czemu. Ostatnio jak mieliśmy moda na plecak, to się backpack nazywał. Nie dawali jakby przetłumaczonej nazwy. Dobra, pójdziemy za rano te krowy zabić i bym zrobił ten plecak, no. To skóra. A nie, poczekaj, co tam trzeba poza tą skórą? Wełna i złoto. No dobra. To ty takie dźwięki wydawałeś? Ale mały on jest. Dobra, tutaj jest pewnie też żelazo, chociaż nie wiem czy to... Owca! Szmata! Co to w dupę za dźwięki, ty? Co to? A! Ty gówna! Dobra, na spokojnie panowie, na spokojnie się przemieszczajmy. Trzeci level, może coś dodać. Zaraz zobaczę, czy trzeba się nauczyć rzeczywiście, żeby używać żelaznych rzeczy. Te czerwone punkty na mapie to są jakieś moby? Czy co to jest? Ctrl B? Co to w dupę? Narrator czyta wszystko. Narrator czyta czat. Narrator czyta system. Narrator wyłącz. Ty chyba nie Ctrl B. Ktoś pisał, że tym. Co jest? Ja pierdzielę w dupę. Co ja zrobię? A, nie wiem.
Noc się robi, dobra. Ty szmato, cię zadźgam. Jezus! Na co ja się rzuciłem? Ja pierdzielę, jestem głupi. To szmata jest cienka, pa. Cię szmato zabije. Ha! Ha! Podejdź tu. Ile ekspos to gówno? No nie! Blisko, blisko Deda. Ty zobacz, widzę przy... Wallhacka mam teraz. Miałem wcześniej? Ez. Izak mnie zbanuje zaraz. Podleć tu! Bo cię nożem rzucę zaraz. I ona się obsrała. Szmato! Dupę łatwe ty. Ta walka pokazała, że mam predyspozycję na fame MMA. Może kogoś wyzwę. I tam na dachu jakiś upadł? Przyjdę zobaczyć. A! Co to? Ty, zmarnowałem ten item powietrze rzucając. Dobra, już patrzę kazet. Pisałem ci już w jaskiniach ruda, co HP zwiększa. Co? Jaka ruda, co HP zwiększa? X? Nie, no nic nie przybliża tej mapy. Nie wiem, jak ją przybliżyć. No. Kurde, co ja zrobiłem? Cześć, J. Ty, tutaj jest. Equals. Co to jest equals? To jest... Co to w dupę jest? Mnożenie? Nie, myślałem, że to jest to. To nie jest to? Równanie? Ta? Czekaj, gdzie jest ten guzik? A jednak! Dzięki panowie, dzięki za pomoc, kocham was. Gdyby nie wy, bym miał mapę daleko i bym musiał okulary już niedługo nosić. A ja dzięki wam nadal czuję się młody bez okularów. No o to mi chodziło. A o co? A my się nie zrozumieliśmy, gazet, aleluj. Dobra, jest git. Uważasz, że się udało. Nic nie mogę żelaznym wykopać? Mining 8. Dobra, dobra, dzięki. Już se patrzę tam. Nie, jak to było? Y. Mining 8 level. O ja pierdzielę, dużo. Szmata dużo potrzebuje. Ale dobra, nieważne. Czekaj chwilę. 2 skill points. Co to znaczy? Myślałem, że mam tu 2 skille do wydania. Czekaj, nie ogarniam tego drzewka. A, mam 2 skill points, żeby któreś to dodać. A co to jest? Ty, może weźmiemy to? Bierzemy to, żeby 2 węgle czasem wypadały? Ty, niezłe! Bierzemy!
A, mining piąty mamy. Ja pierdziele, piąty mining mamy. Ja w dupę jestem głupi. Dobra, nieważne. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Czy, żeby używać żelaznej zbroi, potrzebuje jakiejś umiejętności, czy nie? O kurde, nie, czekaj, to nie to. A tak, o ja pierdziele. No dobra. Chodźmy na te krowy, co były. Tutaj krowy były, pamiętam, a nie dadzą skóry. Będziemy się rozwijać powoli. I po prostu zabijajmy moby też po drodze i wydobywajmy rzeczy i tak dalej. Jest mapa, jest wszystko git. Wiadomo gdzie co jest, możemy się bardziej zapuścić gdzieś dalej. Tutaj gdzieś te krowy były ostatnio. Jest, szmata dalej tu stoi. Szmato, ty wiesz, że nie żyjesz? Przykro mi. Takie jest życie krowy. Nic nie zrobiłem, nie patrz. Przykro mi. Wieża. Co myślicie na ten temat? Czy iść tam? Halabardę, nie wiem jak się robi. Koszykarska, dobra, koszykarska ciekawostka dzisiaj, dobrze, że, dobrze, dobry pomysł, koszykarska ciekawostka zamiast piłkarskiej. Michael Jordan, amerykański koszykarz, słynął z tego, że miał 2 metry, nie. On miał 1,98 m. Jezu. Ale niski. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.